Nasza drużyna bardzo dużo walczyła. Od samego początku, już wczoraj zrobiliśmy analizę zespołu. Limbud naprawdę bardzo dobry przeciwnik. Zresztą no, pokazali to już w dwóch poprzednich meczach. Wygrali bardzo dużą ilością bramek. Przeanalizowaliśmy ich mecze. Nie bez powodu rok temu byli wicemistrzem Ekstraklasy, prawda? Więc drużyna bardzo dobra. Staraliśmy się dać z siebie wszystko. Myślę, że w meczu rewanżowym jeszcze ten wynik odrobimy. Obieg jest świetnie przygotowany. Nie ukrywam, że wolimy grać jednak latem. Aczkolwiek jeżeli chodzi o obecne warunki, obieg jest najwyższej klasy. Nic dodać, nic ująć. Jeżeli chodzi o nasze mecze. Pierwszy mecz graliśmy ze sobą praktycznie nie znając się. Niektórzy nie znają jeszcze swoich imion, bo to jest zbieranie na chłopaków. Jednak no każdy chce się pokazać. Jeszcze mało w tym wszystkim jakby zespołowości. Myślę, że z meczu na mecz będziemy prezentować się coraz lepiej. W drugim meczu już pokazaliśmy delikatny pazur, aczkolwiek no przeciwnik też dużo jeszcze nam nie dał jakby pokazać naszych pełnych możliwości. Co więcej mogę powiedzieć, będziemy trenować, no i myślę, że będzie nasza gra wyglądała coraz lepiej. Kilku chłopaków grało w Biznes Lidze już wcześniej, kilku chłopaków grało w Play Arenie czy w FLS-ie. Każdy gdzieś sobie tam wcześniej kopał, to nie są jakby przypadkowe osoby. Każdy już miał jakąś styczność z grą. Jeżeli chodzi o treningi, na razie dogrywamy się. Mieliśmy kilka sparingów, aczkolwiek no w obecnym czasie, w obecnej sytuacji ciężko jest zebrać pełny skład, tak żeby choćby zagrać taką gierkę wewnętrzną. Planujemy na pewno latem już ruszyć z pełnym przytupem. Myślę, będzie coraz więcej tych jakby treningów i będziemy grać coraz lepiej. No, jak mówię, to co jest dla mnie najważniejsze, to zapał, no i przede wszystkim serducho do walki. No, myślę, że pokazaliśmy to przy linii, tak? My akurat reklamujemy część naszej firmy, czyli ochronadomu.pl, to jest nasza domena. Zajmujemy się sprzedażą systemów alarmowych, automatyki budynkowej, kontroli dostępów, kontroli dostępu, tak jak powiedziałem, monitoringu, także no, pełen asortyment, jeżeli chodzi o, tak jak sama nazwa mówi, dom, jak i też takie większe obiekty.